Metoda leczenia raka Mikołaja Szewczenko. Pod koniec lat 80. głośno było o metodzie leczenia raka za pomocą mieszanki spirytusu i oleju. Recepta ta przekazywana była z ust do ust i przypisywano jej zaiste czarodziejskie właściwości. Według słów samego Mikołaja Szewczenko nie jest on odkrywcą i twórcą tej metody. Recepta znana jest od niepamiętnych czasów i nie można teraz ustalić, kto jako pierwszy postanowi wykorzystać ją w chorobach onkologicznych. Wiadomo natomiast, że na wsiach północy Rosji mieszankę tę dawano ludziom osłabionym, przebytymi chorobami w celu zwiększenia siły życiowej. Zasługą Szewczenki jest opracowanie ścisłych proporcji, algorytmu stosowania mieszanki, zaleceń dotyczących żywienia i spożywania innych lekarstw w czasie leczenia, a także uzasadnienie wyboru właśnie oleju słonecznikowego. Przepis na mieszankę. Należy wziąć od 30 do 40 ml nierafinowanego oleju słonecznikowego. Olej koniecznie musi być nierafinowany. Oraz taką samą ilość 40% spirytusu lub dobrej jakości wódki, w granicach zalecanych liczb, od 30 do 40 ml. Ilość oleju i spirytusu można zmieniać, lecz proporcja zawsze powinna pozostawać 1 do 1. Olej i spirytus wlewamy do słoiczka, zakręcamy i porządnie wstrząsamy przez 2-3 minuty. Następnie od razu wypijamy całą objętość mieszanki. Pić taką mieszankę należy 3 razy dziennie, 15-20 minut przed jedzeniem. Rano należy wypić mieszankę absolutnie na czczo, nawet nie wolno pić wody. Schemat cyklu leczenia. Autor zaleca przyjmowanie tego lekarstwa w równych odstępach czasu. 10 dni pić mieszankę, 5 dni przerwa, 10 dni pić mieszankę, 5 dni przerwa, 10 dni pić mieszankę i 14 dni przerwy. Dalej cykl kontynuować do pełnego wyleczenia. Jak działa lekarstwo? Po wstrząśnięciu powstaje emulsja, w której olej występuje jako kropelki rozpuszczone w wódce. Jedynie w takiej postaci może on w pełni wchłonąć się w ścianki jelita cienkiego. Przy tym substancje zawarte w oleju zapobiegają szybkiemu utlenianiu spirytusu przez komórki wątroby i przekształceniu go w acetaldehyd, wywołujący toksyczny wpływ na organizm. Jest praktycznie rzeczą niemożliwą, by wpaść w nałóg alkoholowy, zażywając wódkę zmieszaną z olejem. Przyjmowanie lekarstwa sprzyja rozmiękczeniu guza i związek między poszczególnymi jego komórkami staje się słabszy. Jeśli zażywamy tą miksturę przez długi czas, to w końcu wszystkie komórki rakowe giną. Jeżeli przerwiemy przyjmowanie mieszanki, to w związku ze słabymi wiązaniami komórki, te mogą odrywać się od guza i rozprzestrzeniać wraz z krwią po całym organizmie, tym samym przyspieszając rozwój choroby i powodując przerzuty do innych narządów i tkanek. Jeżeli nie jesteście pewni, że zdołacie pić mieszankę przez długi czas, to lepiej wcale jej nie zażywajcie, szczególnie w celach profilaktycznych. Autor twierdzi, że jeżeli zatrzymamy się wcześniej, to cały efekt leczenia zostanie zaprzepaszczony. Leczyć się należy do zwycięskiego końca, nie oglądając się za siebie. Szewczenko radzi nawet przy ewidentnej poprawie stanu i przekonaniu o wyzdrowieniu w żadnym wypadku nie zaprzestawać spożywania mieszanki. Lekarstwo należy pić co najmniej przez 2 lata. Nie istnieje jednak ograniczenie i pić ją można według samego autora choćby 20 lat. Szewczenko wskazuje, że początkowo po zażyciu lekarstwa mogą pojawić się pewne nieprzyjemne objawy, które z czasem mijają. Na przykład mogą nasilić się bóle w porażonych narządach, które potem się zmniejszą. Jest to związane z silnym oddziaływaniem lekarstwa na guz. Z tego samego powodu, po pewnym czasie, może pojawić się krwawienie z rozpadających guzów. Dlaczego nierafinowany olej słonecznikowy? Wszystkie oleje roślinne zawierają znaczną ilość nienasyconych biologicznie aktywnych kwasów tłuszczowych, które uczestniczą w wielu procesach biologicznych w organizmie człowieka, w tym w budowie błon komórkowych i w reakcjach utleniania. Największą aktywność biologiczną dysponuje kwas linolowy i archaidowy, a właśnie w nierafinowanym oleju słonecznikowym ich zawartość jest optymalna. Autor proponuje również metodę wersji light. Wariant ten zalecany jest dla tych, którzy mają jakiekolwiek nowotwory, w tym również łagodne, w przypadku kiedy rak został wyleczony metodami tradycyjnymi, naświetlaniem, chemioterapią lub zabiegami chirurgicznymi, a także wszystkim, którym owładnęły dolegliwości nie poddające się leczeniu. Dawka i proporcja w tym wariancie zostaje zachowana. Zmienia się tylko ilość dawek, 1 do 2 razy dziennie. Działanie lekarstwa jest uniwersalne. Ono nie tylko hamuje wzrost nowotworu i niszczy go, lecz oprócz tego normuje przemianę materii, polepsza czynność układu sercowo-naczyniowego oraz właściwości krwi, uzdrawia wszystkie narządy i tkanki, odmładza komórki i cały organizm, spowalnia proces starzenia. Dodatkowo ma miejsce oczyszczanie organizmu, zniszczenie szkodliwej mikroflory i pasożytów. Szewczenko wskazuje, że to lekarstwo można polecać ludziom w każdym wieku, nawet najmłodszym dzieciom. Zmienia się wtedy dawka. Lekarstwo można zażywać będąc w każdym stanie i przy wszystkich towarzyszących chorobach. Zaznaczmy, że jest to opinia autora metody i jego zwolenników, a nie potwierdzony eksperymentalnie i naukowo fakt. Krótko mówiąc, lekarstwo pomaga na wszystko. Przypominamy, że osiągnięcie wszystkich tych efektów możliwe jest jedynie przy prawidłowym stosowaniu metody. Nie wolno łączyć z innymi metodami leczenia,
Nie wolno przerywać leczenia ani naruszać zaleceń. Jest to bardzo ważne. Cały opis metody, przepisy, dawkowanie i zasady zażywania dostępne są na naszej stronie www.medycynaludowa.com. Jeśli uważasz, że informacje, które usłyszałeś w filmie, są ważne i przydatne, podziel się nim z innymi i nie zapomnij subskrybować naszego kanału.